Cambolife na Kupenda, Kambodża. Ja byłem po szlifierkę, kątówkę. Właśnie wróciłem na rowerze. Dziadek tutaj widzę, krowy przyprowadził. No, wczoraj jak widzieliście, mieliśmy tutaj historię z wężem, z wężami w sumie, bo na początku były dwa, a później był tylko jeden. Wydaje mi się, że jeden zaatakował drugi. Teraz tutaj chłopaki, chciałem pokazać węża na telefonie, ale widzę, że chłopaki chyba coś tutaj podpalili. Na drzewie może jest jakieś stado, tutaj jakiś ul, os. Nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie tutaj rozmawiałem z Michałem, z Sinią. Chciałbym, żeby mi trochę te krzaki tutaj, znaczy krzaki, no takie tutaj widzicie, jakieś habazie mi porosły. Muszę tutaj to wszystko poczyścić, bo tutaj właśnie mieszkają dziwni mieszkańcy. O, może tak. Tutaj też to trzeba ogarnąć. Sam nie wiem, czy wczoraj pokazywałem tutaj te nastawy. W każdym razie, o, z tego pierwszego tyle oleju mi się udało uzyskać. Tutaj nie było zresztą dużo tego mleka. To jest chyba z drugiego nastawu, bo widzicie, większość jest wody, tu jest tylko warstwa twarogu, także tego oleju całkiem, nawet powiem, wyszło sporo, wbrew pozorom. Tutaj w pomieszczeniu wczoraj jeszcze raz dodałem wody ciepłej, chociaż to tak się nie robi, ale postanowiłem jeszcze przetestować, dodałem ciepłej wody, ale tutaj gorąco, cztery dychy tutaj gdzieś jest, także no nie fermentuję, czytałem wczoraj też troszkę. Szukałem informacji, posiłkowałem się sztuczną inteligencją. No na pewno, jeśli chodzi o pozyskiwanie oleju w procesie fermentacji mleka kokosowego, bakterie octowe nie są wskazane. Dzisiaj przeprowadzę, tak jak wczoraj mówiłem, kolejne testy. No, w każdym razie troszkę tam to poizolowałem, żeby się trzymało od zewnątrz izolacja, także dzisiaj można powiedzieć, że zostałem też hydraulikiem, ale myślę, że całkiem dobrze to wygląda. Także taki odpływ Made in Puć. O, zobaczcie, jedna z papai tutaj z drzewa. Ja akurat jestem u domu tutaj rodziców. Morka coś ogląda. Chłopaki tutaj właśnie papaje, zaraz wam pokażę drzewo. Jeszcze już wam pokazywałem nieraz, ale zobaczcie, jakie wielkie papaje. Zagrody dla psów i kotów. Puma pi. Morkat na hamaczku. Dobra, ja uciekam, pokażę wam jeszcze. Zobaczcie, jaka wielka papaja. No a tutaj jest to drzewo dające niesamowitą ilość i ogólnie duże te papaje. Cały czas rośnie, papaje cały czas narastają z góry. Tutaj też mamy limonkę, którą ostatnio wam pokazywałem. Zobaczcie limonek. Jedna obok drugiej. No ale też z ciekawostek wam powiem, że chyba po 5 latach dopiero raz kwitnie to drzewo. Tutaj też ostatnio, chyba dwa dni temu, chłopaki skończyli kolejną wylewkę. Dziadek coś tam sobie, jakieś pranie robił, babcia teraz wyjechała i nie będzie przez jakiś czas. Ja jadę do mechanika, jakiś mi się zaworek zawiesił w motorze i mi paliwo cieknie, muszę mechanika, oczywiście już mi się akumulator rozładował. No jestem mega wkurwiony jak zwykle, problemy, czasami mnie to przerasta z tym motorem, no ale co zrobić. Klucze na podłodze, czyli wiedz, że coś się działo, że coś się dzieje. A mianowicie chciałem jechać do sklepu, ale dojechałem do domu Michała i tam zaczęło mi kapać paliwo. Znaczy najpierw chciałem odjechać, ale samochód zgasł. Prawdopodobnie się silnik zalał. No jak Przemek twierdzi, to w zaworku coś tam się za jakieś zabrudzenie weszło.
każdym razie wywalało mi z dwóch miejsc to paliwo. No jest to, wiecie, stary motocykl. Na początku to się lało, o kurczę, gorące, o tutaj się lało, a potem tutaj, o z tego drugiego, o tutaj. No teraz jest otworzone na on i się nie leje. I no nie wiem, ja tutaj akurat w międzyczasie rozładowałem oczywiście akumulator i musiałem podładować. Tutaj mi kazał w to popukać, popukałem, lało się cały czas, no ale teraz spróbowałem już na... akumulator włożyłem, spróbowałem go odpalić, no i być może ten brud się gdzieś przepchnął. W każdym razie, no nic, miałem jechać do sklepu i do tego sklepu pojadę. Zaraz zobaczymy, czy pszczółka cały czas pali. Zostawiłem w ogóle ją chyba na odpalonym. O, jest teraz piek neutralny. Może nie wybuchnie. Jest ok, także jadę do sklepu i zobaczymy, co się wydarzy. Sobota, czas porządków. Chłopaki tam koszą, a ja tutaj, bo tutaj miałem, o, akurat gniazdo termitów, tutaj gniazda mrówek koło hali, także postanowiłem troszkę to przenieść. Tutaj mamy wartościowe, jakby nie było, kamyczki do akwaponiki. Muszę to któregoś dnia oczyścić. Ostatnio był tutaj też pan od recyklingu, pozabierał puszki. A ja wam pokażę, bo tutaj akurat no, takie po skrzyni, po maszynie były ze sklejki płyty, ale wrzuciłem tutaj tak na próbę, bo też oczywiście chcemy za jakiś czas zwęglać skorupy. Ostatnio też widziałem, w ogóle bardzo, bardzo też ciekawe strony znalazłem. Są całe zrzeszenie, jeśli chodzi o przemysł kokosowy, ale też widziałem troszkę na temat właśnie zwęglania kokosów i ile produktów można zrobić. No i jak jest ten rynek dosyć rozwinięty, jeśli chodzi o ten właśnie węgiel aktywny. No, tam kilka produktów. W każdym razie przed chwilą, nie wiem jak ten, ale przed chwilą ta skorupa, mimo że jest no jednak gruba, no to po prostu ogień, jaki wytworzyła i jak szybko spłonęła, to aż byłem w szoku. Zresztą zaraz pewnie zobaczymy. No teraz to ogólnie temperatura tutaj będzie dosyć duża. No ale zobaczcie ten kokos, co się dzieje. Ile on energii daje. Wizytówka Smarteco też spłonie. A jak sobie już tak palimy, to zobaczymy, jak się włókna kokosowe palą, bo też jestem ciekawy. Skorupa bardzo szybko. Podejrzewam, że włókna to jeszcze szybciej. Wszystko jest ze słońca. No, deszcz pada, ale tak samo jak namoknie, tak samo szybko raczej obsycha. W każdym razie, jak już się pogarniam z pewnymi rzeczami, to właśnie chcę zrobić też takie miejsce, gdzie będziemy zwęglać te skorupy. No, oczywiście z całą techniką też się muszę jeszcze zapoznać, ale póki nie wykorzystujemy tych włókien, to właśnie myślałem o tym. No to ogólnie muszą być te skorupy w zamknięciu, poddane temperaturze, na przykład może to być beczka, tam jakiś tylko mały dostęp powietrza, oczywiście, żeby się ciśnienie nie robiło. No i gdzieś tam się opala drewnem, w środku mała ilość powietrza i te skorupy się wtedy zwęglają, a nie spalają, jak w tym przypadku, bardzo szybko. No i właśnie myślałem, że będzie można wykorzystać właśnie te włókna do, żeby nie marnować jakiegoś drzewa, no to wtedy te włókna do palenia, żeby one temperaturę dawały. No i muszę przyznać, że chyba będą się nadawały idealnie. A dodatkowo nie wiem, czy to dlatego, że dymią akurat te, nie widzę tej dymu, ale rodzice tutaj, a dziadkowie Morkat, rodzice Sini, a dziadkowie Morkat
Oni używają też, palą, ponoć to działa antykomarowo, także taka ciekawostka. No myślę, że te włókna się wolniej spalają niż nawet niste skorupy, z tego co widzę. Dzisiaj chyba zapoczątkowałem wypalanie na kupendy. Lo! Zobacz, to jest ogień. Drzewa się tam na pewno też przyjarają, ale to chyba drzewo nerkowca. No, elegancko. Wcześniej tam też coś po drugiej stronie wypalali. O, teraz tutaj jakieś gałęzie. Żeby mi tylko tutaj skorup kokosowych nie spalili. No, chyba gorąco. A też jakby ktoś był ciekawy, jak jest gorąco po kmersku, to jest kadał. Pszczółka naprawiłem. Nie cieknie już i byłem w sklepie i wróciłem, ale coś mi tam się nie podoba, jakiś dźwięk. Zobaczymy. Z mechanikiem rozmawiałem wcześniej, jeszcze jak miał z tym paliwem zobaczyć, ale nie przyjechał. Może jak przyjedzie, to zobaczy, coś może usłyszy, a ma być też jutro prawdopodobnie może Przemek, bo my jedziemy do niego samochodem, prawdopodobnie do Kampotu. Raczej no, Michał na pewno jedzie, ja jeszcze zobaczę, ale raczej też pojadę i może go zabierzemy i zresztą się zadeklarował i przyjedzie i zobaczy, o co tutaj chodzi. No ale jeszcze może po tych wszystkich remontach musisz to wszystko ułożyć do końca. Sobota, czyli czas na imprezę. Nie no, świruję. Imprez w Nakupędzie nie ma. W sobotę wieczorem w Nakupędzie albo się śpi, albo się robi. Dzisiaj przypuszczam kolejny atak. Tym razem już nie będziemy korzystać z tej maszyny. Maszyna jest zakażona prawdopodobnie. W każdym razie dzisiaj użyjemy prasy. Tej, którą ostatnio zamówiliśmy. Jest umyta, odkażona. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy pokazałem, czy nie. Ja próbowałem ją, ale z samych wiórków to nie ma szans, żeby ona mleko wycisnęła. W każdym razie Sinia mi powiedziała, że to tak się nie robi. Jeśli chodzi o tą prasę, wiórki mam przygotowane, a więc będziemy je z ciepłą, tudzież gorącą wodą blendować. Później to wszystko będzie, o, tutaj wjeżdżało do tej siatki już. Ja akurat też to odkażałem. Taki worek, nie wiem, czy już wam nie pokazywałem. W każdym razie to będzie potem wjeżdżać do tego worka. Tutaj mam też już przygotowaną gorącą wodę. Nie wiem, czy nie za mało, bo tych tutaj, jak widzicie, wiórków troszkę wyszło. No i co? Będziemy wrzucać, tam jeszcze dodatkowo jest garta, oczywiście jest ta stopa, która to będzie naciskać. Zblenduję to wszystko, co tutaj mam. Będzie to wrzucane tutaj do tego worka i coś tam brzęczy z tyłu, albo wąż krzyczy. W każdym razie co miałem powiedzieć, ten worek tak tutaj jęczy. O, worek się od razu zrobi. O, posiedział tutaj we wrzątku troszkę, także myślę, że jest wystarczająco odkażony. No i co? Będziemy tutaj to prasować, to mleko. Będziemy właśnie stąd fermentować. No i myślę, że to pokaże, czy maszyna nadal jest zakażona bakteriami octowymi. Jeśli tak, no to pozdrawiam Marka. Z pomocą idzie Marek. Marek jest w Polsce, ale skontaktował się tam z odpowiednimi osobami w Kambodży i prześlą mi, teraz wam powiem, że mam, to się nazywa pirosiarczan potasu. Oni to tam używają właśnie do dezynfekcji butelek, no, jakichś tam zbiorników. Też mi powiedział, że mogę też to również razem z wiórkami, z materiałem puścić. Rzeczywiście to się z wodą rozrabia.
Także myślę, że tak też uczynię, bo alkohol tutaj no chyba nie zdał egzaminu. W każdym razie no tutaj są też takie różne zakamarki i wydaje mi się, że no ten towar przeciskany z tym towarem może pomóc. No a dzisiaj się okaże, czy to problem jest w maszynie, no bo tutaj nie ma tych zakamarków, wszystko jest poczyszczone, sterylne. Ja się zabieram do blendowania tych wiórków, no i zobaczymy. Na pewno wam, jak będę prasował, wam pokażę, co tutaj ciekawego się wydarzyło. Także jak widzicie, wiórki się blendują. Tutaj do tego wora, tutaj mamy taki garść z wiórkami, do tego jest taki worek. No, on ma bardzo drobną tą siateczkę. No i co? Potem będzie na górę lewarek, a tutaj jest jeszcze ta stopa do prasowania. W każdym razie, no już po wlewaniu tego tutaj, no tych zblendowanych wiórków z ciepłą wodą, ta woda jest naprawdę ciepła, a myślę, że dobrze, więcej oleju będzie. W każdym razie, no już przez tą siatkę gdzieś ta woda z tym mlekiem, można powiedzieć, na tą chwilę to wygląda jak mleko. Przelewa się już tutaj bez prasowania, także tak to obecnie wygląda. My działamy, a to jeszcze z wczoraj, nie wiem czy pokazywałem, trochę oleju wyszło z tej fermentacji numer 2. Tych prób podjąłem ostatnio kilka, tak jeszcze w międzyczasie, bo chyba wcześniej nie pokazywałem, to pokażę wam jeszcze wczoraj, też dodałem znowu wodę, no ale zobaczcie, nic, tak jak wcześniej wam pokazywałem wielokrotnie. Ten olej, jak uzyskiwałem, tutaj po prostu no nic nie wyszło. No prawdopodobnie, tak jak wcześniej mówiłem, te bakterie octowe są problemem, ale z nimi będę walczył i walczę cały czas. No tak jak myślałem, wody mam za mało, ale trudno. To wam pokażę taką ciekawą rzecz, bo tutaj dolewam. No tutaj przez ten kranik się leje coś tego mleczka pomału, ale zobaczcie, jak to. Nie wiem, czy będzie widać, to przelewa się i po tej rurce jakoś tak, nie wiem, czy to będzie widać, o, fikaśnie tak to mleko się powoli sączy. Dziwnie, dziwnie, nie wiem, czemu akurat tak się to unosi. Wężykiem, wężykiem. Sytuacja jest taka, że nie będę czekał, później dorzucę więcej tych zblendowanych wiórek. No, prasa jest taka, jaka jest, ręczna, jak widzicie, lewarek do 3 ton, jak kiedyś wspominałem, najbardziej nam chodziło o ten garczek w środku, o tą stopę, a w przyszłości chcielibyśmy w razie jak na przykład nie będzie prądu, tą ramę zbudować dużo, dużo mocniejszą i lewarek dać około taki 20-tonowy. Na razie mamy 3-tonowy, tak to wygląda i zaraz przetestujemy, jak to, czy to działa, czy nie. O! Chyba trybi. Lekko się pojawia, a mnie się tutaj rozeszło maszyną. No niestety lewarek jest jaki jest. No i już mamy opór. Ale mleko, widzę, leci w dobrym tempie. No dobra, ja się bawię dalej. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, także jeśli chodzi o mleko, robota zakończona. Lewarek mnie na szczęście nie zabił. A powiem wam, że nie miałem wcale do niego jakiegoś specjalnego zaufania, bo jakby wystrzelił, no to pewnie by mnie trochę skrzywdził. W każdym razie z tych wiórków tyle mleka wyszło. No całkiem nieźle, bo około, myślę, że gdzieś, może tu powiem, to jest 10-litrowy, także nie wiem, ile ten, chociaż ostatnio powiem wam, że tutaj miałem taki plastikowy 10-litrowy. I okazało się, że jak odmierzyłem, po 1,5 litra lałem, to już wyszło tam w
ten plastik 7,5 litra, także nie wiem skąd im się to 10 wzięło tam. Zresztą nie było określone to pudełko, czy kilogramów, czy litrów, czy czegokolwiek, ale była dziesiątka. No nieważne. Mamy tutaj to mleko. Oczywiście ono musi mieć dostęp powietrza, także zakładam tutaj jakąś tutaj, zobaczymy, no mam tutaj różne takie rzeczy, ale chyba to co kiedyś zakładałem, czyli takie, o, mam ściereczki czyściutkie, nowiutkie, te akurat już są po użyciu, a tu jak widzicie oleju nadal nie ma, w każdym razie zakładam, wkładam do pomieszczenia do fermentacji, no i zobaczymy czy coś z tego będzie, czy miałem rację czy nie. A tam gdzieś właśnie śpiewa nam na zakończenie roboty gekon. No dobra, ostatnia rzecz to podłączenie. Ja nie wiem jak te urządzenia działają, niby są na Bluetooth, a tylko Wi-Fi udostępniam do drugiego iPhone'a. I to się już załącza. Tutaj nie wiem czy ostatnio pokazywałem, w każdym razie podmieniłem czujniki, tylko jeden sterownik teraz działa, podłączony pod żarówkę. No i on się, ta żarówka, znaczy sterownik uruchamia żarówkę poniżej 35 stopni, wyłącza przy bodajże 41. Dostęp, mimo że wentylator teraz nie chodzi, myślę, że dostęp powietrza jakiś jest. Temperatura jest odpowiednia, wilgotność będzie poniżej 75, także wszystko jak trzeba. Nie używaliśmy maszyny, zobaczymy jeszcze, pokażę wam jak to w środku wygląda. W środku wygląda to tak. Żaróweczka sobie tutaj grzeje. Mleko obecnie wygląda tak. No i mam nadzieję, że jutro tym razem olej się pojawi i że problemem okaże się maszyna. Bo jak to nie będzie maszyna, to ja już nie mam pojęcia dlaczego, tak jak wcześniej robiłem ten olej, to teraz mi się nie udaje, ale wydaje mi się, że bezwzględnie będzie to ocet, tak przeze mnie lubiany, a w tym przypadku znienawidzony. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.